Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest kolejna bitewka nadesłana przez Was. Mianowicie sponsorem dzisiejszego odcinka jest kolega Księciunio. No i Księciunio pokaże nam, jak się walczy czołgiem T-54. T-54 już się pojawią na moim kanale, ale podobno ma być to bitwa pełna, że tak powiem, ruszania się, pełna ruchu, bez wojny tak zwanej pozycyjnej, także zdecydowałem się ją postawić, pokazać. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. O kurczę. No słuchajcie, T-30, oczywiście to jest patowa taka sytuacja, ponieważ on nie wychyli się, może jedynie wieże pokazywać. Gdyby się wychylił, to była masakra, ale tamten Tedek aż się prosi. A poszło w ziemię. Niestety. Niestety poszło w ziemię. Dobra, słuchajcie, tutaj nadchodzi niestety... No niestety wjechał tutaj, ze wszystkich stron został wycyckany. Tragiczna decyzja, nie można samotnie atakować. Gdyby tu miał z tyłu jeszcze pomagierów z dwóch, albo przynajmniej jednego, tego 75, to tak, ale nie poczekał na niego. Co teraz będzie? Jedzie, jedzie. No. Niestety pod takim kątem 120 z boku ma E75, więc nie ma szans na przebicie go. Teraz ma lufę za wysoko prawdopodobnie. A. Dobrze do dojenia, dobra sytuacja do dojenia, tylko trzeba było mu przebić to przednie kółko po prostu. Są sporo czołgów tutaj czeka, chociaż zatrzymanie. O, teraz było to na płytę, fajnie. Tylko czy udałoby się go wydoić? A. No jest tu sporo amatorów. Ale z tej strony mamy ciągle tego T-30. Niestety z tyłu jest jak Tiger. I to jest masakra w pewnym sensie. No niebezpiecznie tu jest się... Nie, jak Tiger po prostu celuje. Kolega widzę, chce go sprowokować do strzału, żeby przyjąć to na przednią płytę, ale nie uda się to. Tamten wyraźnie czeka. No i zobaczmy. Tu wieża odleciała temu przy okazji. O, to było złe, to było złe. No T-54 jak ma 100% życia, słuchajcie, nie szarżujemy T-75. Absolutnie jest to czołg bardzo niebezpieczny. No Isik chciał mu pomóc, no ale z T-54 nie ma tutaj kompletnie żadnej szansy. Prawdopodobnie Księciunio go teraz wydoi bez żadnych problemów. Tak jest, po kolei. Na dole coś tam jeszcze stoi, T-29. Okej, 7 życia to jest prawie że na tarana. Nie zdąży mu się przeładować na pewno, także już jest trup. Dokładnie, i w tym momencie jest trup. I teraz jest T-29. Wow. No za 700 wyłapał teraz Księciunio, tak? Właśnie nie wiem, o co chodzi na tych powtórkach, widzieliście? Zdecydowanie było za 700. To samo na poprzedniej bitwie, którą robiłem tym... Cóż to było? M3li. Również gość tam niby dostał, ale nie przełożyło się to na obrażenia. Nie mam pojęcia. Bardzo mądra decyzja, zobaczcie. Bardzo mądra decyzja, załatwienie T-30. T-30 jest bardzo, bardzo niebezpieczny tutaj. No i na górce jest sytuacja i w ogóle w grze jest sytuacja niewesoła. Zobaczcie, co jest. Wynik jest nieciekawy. Indian Panzer jest delikatnie staranowany. Pewnie teraz będzie kolejny strzał, tak jest, odjechanie delikatne. No i jak Tiger, trzeba go jak najbardziej teraz rozwalić, no jak najszybciej go trzeba rozwalić. No tu sobie poczyna, tutaj jest T-54E1. Oczywiście on, o, nie tak, zdecydowanie nie ma co wyjeżdżać tutaj teraz. Co prawda dolna płyta jest bardzo słaba jak Tigera, tego zwykłego. Ten premium ma lepszą tą płytę, no ale niestety tutaj cały musiałby się księciu nie pokazać. Nie wiem, AFK jest chyba ten czołg T-54E1. Bo on nic nie robi, coś tam gdzieś celuje tam na dół. Nie wiem, o co chodzi. Także księciunio ma tu niewesołą sytuację. No ale jest objechanko, czyli teraz powinien zdecydowanie dostać jak Tiger w dupkę. No, ten jest AFK, zdecydowanie. Dobra, 12 ton go załatwił. Całkiem nieźle. Słuchajcie,
Jak widzicie, sporo wraków jest tutaj na górze. Księciunio naprawdę wzorowo sobie poradzi. O, szkoda, że to nie doszło. Ale mamy za to tego. Prawdopodobnie teraz, jak się tylko pokaże, to będzie zejście i... No właśnie. Bardzo dobrze, zawsze jednego czołgu mniej. Cztery czołgi zostały, w tym jeden AFK, którego możemy nie liczyć, więc trzy czołgi. Parówka jedzie. Niczego nieświadoma. Tak jest, rozwalenie parówki. Mamy cztery fragi. Sytuacja niezbyt może wesoła, tam jest jakiś tigerek. Borsuk na stacji zaparkował, zobaczymy, no i zaczęli przejmować. No niestety, trzeba się ruszyć. Zaleta czołgu lekkiego, znaczy lekkiego, średniego oczywiście, jest taka, że... O, szkoda, że to nie weszło. Za 11. Co to było? No i tak naprawdę, gdyby to nie był T-54, to prawdopodobnie bitwa byłaby przegrana. Natomiast ten czołg jest, no może i najlepszym, znaczy najlepszym. Różne są, najprzyjemniejszym, o, tak trzeba powiedzieć, najprzyjemniejszy czołg średni 9 poziomu, a ja bym nawet powiedział, że najprzyjemniejszy czołg średni w ogóle w grze. Aczkolwiek, jak siedzę w swoim E50, to nie czuję żadnego absolutnie respektu przez T-54, jeżeli właśnie go dopadnę na takiej mapce na przykład tutaj. To T-54 ma naprawdę marne szanse z E50, zwłaszcza jak poleci taran, od razu jest taran za tam. Aha, kolega zmienia sobie na inną amunicję. Bardzo dobrze. O, borsuk, taran. Dobra. Tamtego powiedzmy, że nie ma. Czyli kolega został sam tutaj na 5 czołgów. Jeden już jest zniszczony, pozostałe są takie sobie tam. Dobra, czy tamten dostanie? Nie, zdecydowanie nie. Ale tu jakiś strzał przydałoby się sprzedać, tylko że i strójka może gdzieś tu, kurde, wyjechać nagle. Przyjął na boczek. T-29, tak jest, wchodzi. O właśnie, tego się bałem, kurczę. O, myślałem, że nawet z podpaleniem będzie. Okej, okay, na side-scrapie teraz tak jest. Strzelił. Bach, nie ma. Czyli metodyczne wybijanie powoli. Słuchajcie, świetna bitwa. Zwłaszcza opanowanie, bo teraz to tutaj jest, no ten istrójka oczywiście jest groźny, natomiast na pewno na górce świetna gra. Po prostu tamta drużyna przecież miała do licha przewagę na górce. Do tego AFK, który stoi ciągle w tym samym miejscu. Może ten maluch go tam dopadnie chociaż. Dobra. Czy będzie przodem, czy będzie tyłem? Zaraz zobaczymy. Ale tak się nie wyjeżdża, tak jest. Najpierw skontowanie pancerza, zobaczcie, i dopiero wyjechanie. Pojawia się i strójka, bach. Niestety przyjął na gąskę. O, i sprowokował go kolega tutaj do strzału i teraz już będzie wykończenie na pewno. Przedni pancerz, tak jest. No tamten Chinolek biedny... Właściwie, no nie wiem, co bym miałby teraz robić, no. Chyba uciec tylko, no bo na pewno wiadomo, że się... Ja bym chyba uciekł. Może to niezbyt chwalebne, no ale nie ma szans z T-54, żeby go przebić z przodu. Do tego, no nie mają szans obydwoje, żeby, kurczę, skapować. Więc zdecydowanie ucieczka byłaby dobra, ale już jest za późno oczywiście na to. Tak to by gąsienicę swoje ocalił. A teraz niestety, kolega widzę tu z boku zajedzie, no ten Tiger gdzieś zniknął nagle. To jest dosyć dobry gracz. Także może tutaj coś być na rzeczy. O! Jak czekał, jeszcze z podpaleniem, to przykre jest, to jest bardzo przykre. Z dużym opóźnieniem było ugaszenie. O, jest Tiger P, takie dosyć wychylenie się kolegi frywolne. Tak jest. No i dobra, prawdopodobnie teraz... O, właśnie, ten... No, za późno ta ucieczka jest, za późno. Zdecydowanie wcześniej mógł to zrobić. Tym razem już nie było szans, żeby uciec. I został Tiger P, który tak naprawdę, gdyby był stuprocentowy i miał złote pestki, spokojnie mógłby rozwalić księciunia.
księciunio, zwykłymi pestkami w sumie też, ale to jest loteria. Ta płyta 120 mm, czołgu T-54, naprawdę czasami takie strzały potrafi odbić, że szok. A czasami potrafi wpuścić też takie strzały, których nie powinna. No ale ogólnie mamy tutaj dobry skręt, czyli zawsze skręt nam pozwoli ustawić odpowiednio tą przednią płytę do przeciwnika. I teraz co będzie? Przodem czy tyłem? To się zawsze zastanawiam. Albo gość jedzie już tam, żeby go niby objechać, co jest błędem, uważam. No właśnie, no kurde. Nie. Dobra, słuchajcie, 6733 obrażenia. Bardzo fajny wynik. 10 fragów, medal pula. Bardzo fajna gra, zwłaszcza tam na górce, rewelacyjna. Później samotnie, właściwie przeciwko 5 czołgom, bo tamten AFK czołg to nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że wam się podobała. Żegnam się z wami, do usłyszenia.